W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o grze Five Nights at Freddy's, która mimo ogromnego potencjału została porzucona i zapomniana. Oto historia Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Myślę, że każdy z was choć raz słyszał o grze FNAF AR Special Delivery, ale dla niewtajemniczonych bądź też nowych osób w fandomie wytłumaczę, czym była ta gra. FNAF AR to gra stworzona na telefony iOS i Android, zawierająca elementy rozszerzonej rzeczywistości. Była ona opracowana przez zespół Illumix. W grze chodzi głównie o walkę z animatronikami, które odwiedzają twój dom w ramach tzw. Funtime Package. Gracz miał za zadanie obracać się ze swoim telefonem w miejsca, gdzie znajduje się szum, ponieważ z nich wychodziły animatroniki, które żeby pokonać, należało potraktować elektrycznością. Brzmi prosto, prawda? Została ona wydana 25 listopada 2019 roku i wydawała się być całkiem w porządku na starcie. Gra zyskiwała swoje grono fanów, którzy na zmianę prześcigali się w tabeli najdłuższych streaków. W grudniu 2019 dostaliśmy pierwszy event do FNAF AR, który nosił nazwę Winter 2019. Wprowadził on dwa nowe animatroniki, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Mowa tutaj o Tojcice oraz o Freddym Frostbearze, który później dostał swoją nowszą wersję, a ta jest już niedostępna. Cały event wyglądał naprawdę dobrze. Interfejs został udekorowany w zimowym stylu, a na dodatek dostawaliśmy co 4 godziny różne prezenty. W styczniu również w ramach Winter 2019 do gry wszedł Toy Bonnie, który działa na podobnej zasadzie co Toy Chica. Po tym evencie przychodziły kolejne, różne ciekawe wydarzenia, takie jak Wasteland Event, Dark Circus Event, czy też Haunted Forest Event. Oczywiście było ich o wiele więcej, ale pozwolę sobie je pominąć, bo film trwałby kosmicznie długo. Więc wygląda na to, że wszystko zmierzało w dobrą stronę, a FNAF AR miał potencjał być długo rozwijaną grą usługą z uniwersum FNAFa. Więc co tak naprawdę się wydarzyło, że z odnoszącej sukcesy gry spadła na sam dół i została zapomniana? 2 lutego 2022 roku weszła ostatnia aktualizacja do Special Delivery, która nic zbytnio nie wprowadziła, poza optymalizacją i bugfixami. Fani zaczęli być naprawdę zdenerwowani faktem, że w grze nie pojawił się żaden nowy content, a po kilku miesiącach śmiało można było powiedzieć, że prace nad grą zostały przerwane na dobre. Na dodatek Illumix tak jakby zniknęło z internetu. Nawet gdy ludzie próbowali się z nimi skontaktować, nie otrzymywali odpowiedzi, tak więc nikt przez długi okres nie wiedział, o co chodzi. Było tak do czasu tweeta użytkownika Misko, który zadeklarował, że Illumix stworzyło zupełnie nowe social media oraz nową stronę internetową, w której FNAF AR nie został uwzględniony. Było to wbicie gwoździa do trumny FNAF AR, który został oficjalnie porzucony. I teraz należałoby się zastanowić, czym zostało spowodowane porzucenie tej gry. Cofnijmy się w czasie do lipca 2021, gdzie Illumix zapostował tweeta, w którym poinformowali nas, że zostali wybrani przez Disney do udziału w Disney Accelerator 2021. Dla niewtajemniczonych, Disney Accelerator to program, który ma na celu wesprzeć nowe firmy powiązane z różnymi technologiami w ich rozwoju. Disney używa go do wejścia w Metaverse i Disney zaprosił Illumix jako jedną z firm do opracowania projektu AR. 4 listopada 2021 ujawnili ich projekt, który był silnikiem pozwalającym zobaczyć postacie z Disneya w prawdziwych lokacjach. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że był to okres, w którym FNAF AR zaczęło powoli umierać przez brak nowego kontentu. Jest to naprawdę wkurzające, że firma, która tak naprawdę zyskała popularność dzięki FNAF AR, po prostu postanowiła po cichu odejść. Oczywiście sama gra jest nadal dostępna do pobrania i zagrania, ale umówmy się, kto by chciał grać w grę usługę, która nie jest kontynuowana? Illumix dołączyła do grona firm, które lubią robić pieniądze aż za bardzo. Ale to niestety wygląda tak, że po dostaniu wsparcia od Disneya postanowili wszystko rzucić bez powiadomienia kogokolwiek, gdy zobaczyli, że nikt nie kupuje już fast tokenów ani innych pakietów w grze. W szczytowym momencie gra była naprawdę fajna i ciekawa, chociaż nie straszna. Jako osoba, która w swoim otoczeniu ma osoby, które lubiły FNAF AR, wiem, że satysfakcjonujące było odblokowywanie nowych postaci, CPU i tym podobnych rzeczy. Ogólnie jest szansa na to, że Illumix opuściło projekt nie informując o tym Scotta, chociaż jeśli okazałoby się to prawdą, mogłoby to wejść na drogę prawną, bo jest to nielegalne. Mimo iż gra nie dostała żadnych nowych aktualizacji i jest tak naprawdę martwa, to nadal działa. Nadal są w niej mikropłatności, z których Illumix może zarabiać pieniądze od nieświadomych osób.
Myślę, że jest kilka możliwości, dlaczego porzucili FNAF AR. Pierwszą z nich jest to, że przez wiele niepowodzeń i zwolnień kompletnie odpuścili sobie tworzenie gier i postanowili skoncentrować się na swoim własnym silniku do technologii AR oraz udostępnianiu go innym firmom poprzez licencję. Druga możliwość to po prostu zdecydowanie, że lepiej jest porzucić grę niż ją dalej udoskonalać po otrzymaniu wielu złych opinii. A jak wiemy, społeczność FNAF-a potrafi być naprawdę toksyczna. Trzecią i ostatnią możliwością, która jest dosyć prawdopodobna, to to, że anulowanie gry nie było ich decyzją, tylko decyzją Scotta. DLC Dark Circus było opracowywane mniej więcej w tym samym czasie, gdy Scott przechodził na emeryturę, więc jest szansa, że powiedział im coś w stylu: zróbcie to, co macie zrobić, a potem możecie to zostawić. Bo faktycznie po tym, jak wyszło Dark Circus, nie działo się nic w fandomie FNAF-a, a Security Breach było jeszcze nieskończone. Także wydaje mi się, że pierwsza i trzecia opcja jest najbardziej prawdopodobna, chociaż nie wykluczam też drugiej opcji. Cała ta sytuacja jest naprawdę frustrująca i zagmatwana. Deweloperzy pracujący nad grą po prostu z dnia na dzień postanowili porzucić grę. To wygląda trochę tak, jakby podejrzana firma przyszła, zarobiła pieniądze i uciekła od projektu, kompletnie się od niego odcinając. FNAF AR zakończył się na dobre i raczej już nie wróci. Na szczęście, pewna grupka osób postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i stworzyła mod do FNAF AR nazwany Forsaken AR, który jest dostępny za darmo i jest na bieżąco aktualizowany. Mimo iż nie jestem wielkim fanem FNAF AR, to w ten mod grało mi się naprawdę dobrze, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to zostawiam link w opisie. A więc przebrnęliśmy przez ten materiał. Naprawdę ciężko mi się pisało scenariusz do tego filmu, a co dopiero nagrywało go, bo no jest to strasznie nieprzyjemny temat i jestem zawiedziony postępowaniem Illumix. Dajcie znać, co sądzicie o tej sytuacji w komentarzach, a szczególnie chciałbym usłyszeć opinie osób, które grały we FNAF AR i lubiły tę grę. Tak więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Przepraszam, że jest to kolejny krótki materiał, po prostu przygotowuję bardzo duży filmik i ogólnie to jest tak, jakby można to nazwać zapychaczem lekkim, ale no musi coś się pojawiać na kanale, patrząc na to, jaki ruch ostatnio na nim jest, za który Wam serdecznie chciałem podziękować. Nie spodziewałem się, że moja teoria z Burntrapem nie będącym Aftonem tak bardzo wypali. Oczywiście nie jestem jedyną osobą, która nagrała na ten temat film. Jest wiele kanałów zagranicznych, które się na ten temat wypowiadało. Polecam je obczaić. Także jeśli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem, jeśli nie chcecie przegapić nowych materiałów. Ja już będę leciał, trzymajcie się i cześć!